Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy został zrealizowany w 1976 roku. W takim momencie granicznym historii PRL. W tym samym roku zaczęła się tworzyć opozycja demokratyczna, powstał niezależny obiekt kultury, niezależny od cenzury, kontroli oficjalnej. I film Andrzeja Wajdy, nie mówiąc już o tym, że przyczynił się w przyszłości do zmiany historycznej, do zmiany świadomości społeczeństwa, był świetnym wyrazem tej sytuacji granicznej. Z jednej strony archiwum historyczne, archiwum pamięci zbiorowej jest jeszcze zamknięte, umowne archiwum, prawda, ale wszystkie konkretne także. I zaczyna się tworzyć sytuacja, kiedy artyści, intelektualiści, publicyści próbują do tego archiwum się dostać, dobrać, po to, żeby oddziałać na swoich współczesnych, żeby zwiększyć obszar świadomości zbiorowej. Wyrazem tego, gestem takim oznaczającym to dostanie się do archiwum jest pierwsza scena Człowieka z marmuru, w której Agnieszka, studentka reżyserii filmowej przygotowująca swój dyplomowy film, grana przez Krystynę Jandę, przy pomocy spinki do włosów otwiera zamkniętą część magazynu Muzeum Narodowego. Znajduje tam odwrócony posąg dawnego przodownika pracy z epoki socrealizmu, Mateusza Birkuta, i filmuje go. Jak to będzie ze światłem? Jakoś oświetlę. To trzeba podnieść, a kamerę mamy na stak. Na jaki stak? No, moja córeczka. Ho, 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 ho. Ten film opowiada dwie równoległe historie. Historię młodej reżyserki, Agnieszki, jak już mówiłem, i historię jej bohatera, przodownika pracy z czasów stalinowskich, Mateusza Birkuta, granego przez Jerzego Radziłowicza. Ta historia wyłania się jakby w miarę postępowania, poszukiwań autorki dokumentacyjnych, która przygotowuje swój film. Birkut. Imię? Mateusz. Pochodzenie? Ze wsi z Lęcz, to jest pod Krakowem, taka wieś. Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę, że konstrukcja narracyjna filmu Andrzeja Wajdy oparta jest świadomie, tak zresztą wymyślili to autorzy, scenarzysta Aleksander Ścibor Rylski i reżyser, oparta jest na takim klasycznym wzorcu konstrukcyjnym sławnego filmu Orsona Wellesa Obywatel Kane z 1941 roku, gdzie wiedza o bohaterze wyłania się z kolejnych opowieści, z kolejnych narracji. Bohater już nie żyje, tak samo będzie, jak się okaże, z Mateuszem Birkutem. Poznajemy go najpierw przez kronikę filmową, tak samo było w Obywatelu Kane Wellesa, a później w 5 kolejnych opowieściach. Wiemy o nim coraz więcej, ale istota rzeczy wymyka się nam. Obywatel Kane Wellesa kończył się takim napisem Notre Passing, pojawiającym się na posiadłości magnata prasowego Kane'a, oznaczający przejścia nie ma, dojścia do wiedzy o drugim człowieku nie ma. To jest sytuacja egzystencjalna jakby, do której dochodzi autor filmu i wraz z nim jego widzowie. W Człowieku z marmuru jest inaczej. Cała konstrukcja podpowiada, że najpierw starajmy się dojść w sensie materialnym do prawdy historycznej. O sprawy egzystencjalne będziemy martwić się potem. Na razie w sposób dosłowny społeczeństwo nie ma dostępu do wiedzy o sobie samym, w związku z czym jego świadomość jest zafałszowana. Młodzież powinna się interesować dziejami swoich ojców i uczyć się na ich błędach. Więc słucham panią. Znaczy, ja chciałabym pana posłuchać. Pan wie, jaki okres Birkuta mnie najbardziej interesuje. Chyba wiem. Od poparzenia. Od poparzenia? Agnieszka zdaje sobie z tego sprawę stopniowo, coraz bardziej. Wybiera swój temat intuicyjnie, ale jakby dojrzewa, staje się coraz mądrzejsza wraz z realizacją tego tematu i wraz z poznawaniem swojego bohatera. Paradoksalnie zatem powtarza jego drogę. Opowieść o tym Mateuszu Birkucie jest także przecież opowieścią o kimś, kto na początku jest naiwny, działa intuicyjnie, wierzy w ten system, przyjmuje, wchodzi na tę drogę przodownika pracy, a kiedy zaczyna rozumieć, co to znaczy, staje się takim trybunem ludowym, tyle tylko, że historia nie pozwala mu jeszcze wtedy, to zresztą jest przecież postać fikcyjna, odegrać tej roli do końca. Kochani, dziękuję wam bardzo. Późno jest. Nie wstaniemy rano, to myślę, chodźmy do domów, a jutro do roboty. Co jest, towarzyszu Birkut? Ale się błędy i wypaczenia. Moment dziejowy, racja stanu. Konfrontacja tych dwóch procesów, zdobywania świadomości przez współczesną dziewczynę, współczesną młodą artystkę, bo to jest przecież figura współczesnej artystki polskiej z 76 roku i świadomości tego człowieka z epoki stalinowskiej stanowi ukryty sens filmu, a pod nim jest jeszcze coś. Jest przecież reżyser Burski, grany przez Tadeusza Łomnickiego, który jest taką zbiorową figurą artysty PRL-u, skonstruowaną wspólnie przez scenarzystę Ścibora Rylskiego i reżysera Andrzeja Wajdę, który umieszcza przecież swoje nazwisko w czołówce fikcyjnego dokumentu Oni tworzyli nasze szczęście, wprowadzonego do filmu. W istocie ten film opowiada o przemianie reżysera Burskiego w tę Agnieszkę, o tym, że on, ten artysta PRL-owski, który ma za sobą rozmaite grzechy, konformizmu, zaniechania, niepełnego zdawania sprawy z tego, co powinien powiedzieć. Film jest w pewnym sensie takim zbiorowym wyznaniem grzechów tego PRL-owskiego artysty. Otrzymuje teraz szansę przemienienia się, wejścia w postać młodej reżyserki, która chce to zrobić i zrobi to. Z tym, że to Andrzej Wajda jest autorem filmu Człowiek z marmuru. To on nakręcił ten film zawierający i opowieść o Agnieszce, i opowieść o Birkucie, i przygotowujący przemiany polityczne w Polsce.